Przyjmują uchodźców, choć sami stracili dom. Parafia w Rudkach szuka pomocy w odbudowie domu parafialnego zniszczonego przez pożar, który stał się 22 marca. Do tego czasu parafianie własnymi rękoma odbudowują dom. Do tej pory już udało się odtworzyć drewnianą konstrukcję dachu zniszczonego przez ogień. Przed nami pokrywanie blachą, a także odnowienie wszystkich pomieszczeń parafii, które zostały uszkodzone przez dym i płomień. To jest ogrom pracy, której bez pomocy innych trudno będzie wykonać, przyznaje wikariusz parafii ksiądz Andrzej Pikaniec. Z 21 na 22 marca spotkała parafię w Rudkach tragedia. Zapaliła się plebania, zaczęły się palić na zewnątrz drewna, które było obok plebanii, i od tego ognia zapalił się sam budynek plebanii, dach, w którym było między innymi moje mieszkanie, które z całym wyposażeniem mieszkania wszystko spłonęło. Udało się uratować dokumenty i drobne oszczędności, wszystkie inne rzeczy. Albo zostały całkowicie przez ogień poszkodzone, albo po prostu częściowo poszkodzone, nie nadają się do użytku. Spłonęły też bardzo, bardzo cenna dla nas, dla parafii, szopka, którą po prostu przez cały rok trzymaliśmy na strychu, bo tam było dla niej miejsce dostosowane. Ta szopka, która chyba jest jedną z największych szopek, jeśli chodzi o rozmiary samych figurek w całej naszej archidiecezji lwowskiej. Cieszyliśmy się nią, że taką mieliśmy. To też wszystko spłonęło. Inne pomieszczenia nie spłonęły, ale każde pomieszczenie zostało poszkodzone przez bardzo mocny dym i po prostu poprzez skutki też gaszenia pożaru zostały zalane, więc każde pomieszczenie, każdy centymetr plebanii wymaga odnowienia, począwszy od kuchni, poprzez refektarz, poprzez pokoje księdza proboszcza, pokoje gościnne, które posiadaliśmy, łazienki, no i dach i całe trzecie piętro, w którym mieszkałem, no wymaga nawet nie remontu, nie odnowy, ale po prostu całkowicie trzeba zbudować dach, co też już zaczęliśmy robić. Pracownicy, którzy są po prostu parafianami nieobojętnymi, zaangażowali się z pierwszego dnia i przy likwidacji skutków pożaru i sukcesywnie dzień w dzień budują teraz dach, czekamy na blachę, czekamy na inne materiały, chcemy je zakupić i prosimy każdego, kto odczuwa w swoim sercu, że chce pomóc, o taką pomoc prosimy, abyśmy wspólnymi siłami odnowili, bo sami nie będziemy potrafili tego odbudować. Więc już z góry dziękuję każdemu, kto zaangażował się, kto dzieli się, kto nas wspiera, i dziękuję też tym wszystkim, którzy zechcą nam pomóc. Tu w tym miejscu zaczęły palić się drzewa, drewno, i od nich zajął się sam budynek, no i dach plebanii, który całkowicie spłonął. To jest moje mieszkanie, pokój, w którym spałem, moja spalnia. W tym miejscu stało moje łóżko. Dzięki Bogu w tą noc nie było mnie na plebanii, nie było mnie w mieszkaniu, bo pewnie już bym był martwy. Przed dzień pożaru zmarł mój wujek i w tym dniu pojechałem na modlitwy przy ciele zmarłego i nie było mnie. Zostałem w domu, a rodzinnym domu, by przenocować, i dzięki temu no, cało wyszedłem z tego nieszczęścia, jakim był pożar naszej plebanii i pożar mojego mieszkania, które spłonęło w całości. Znajdujemy się na strychu, na poddaszu. To jest miejsce, gdzie zaczęło się palić dach naszej plebanii. Na zewnątrz, na dole, ogień zaczęło się palić od drzew, które były tam złożone jako drewna przeznaczone na opał, i płomień sięgnął dachu, i właśnie w tym miejscu dach wcale zaczął się palić. Wszystkie pomieszczenia, moje pokoje spłonęły w tym pożarze.